Dzisiaj mieliśmy informację w Radiu Tok FM, gdzie w Brazylii nie wchodzić w miastach poszczególnych do jakich dzielnic niebezpiecznych, ale tutaj w Warszawie ile jest dzielnic niebezpiecznych. I tak samo, proszę Państwa, jak i z bezpieczeństwem w Warszawie, tak samo jest i z kulturą. Nie ma kultury. Kultura pojechała do Wrocławia, proszę Państwa. Tutaj na przykład, żeby tak prawosławne osoby, choćby jedna prawosławna osoba, żeby tu przyjechała z Anglo-Ameryki, Białystok, do Warszawy, to by się chyba bardzo źle czuła, bo tutaj wrzeszczą, plotkują, dymy robią, obgadują się moherowi, a prawosławni w Anglo-Ameryce, Białystok, to są w niebo wzięci, śpiewają w cerkwiach. Jak tak w cerkwi są, to 4 godziny może śpiewać i śpiewają. A tutaj moherowi tak 4 godziny mogą gadać w Warszawie. Ulica Marszałkowska, to nawet nie trzeba chyba udowadniać, stara wiara, stary tramwaj, stary papież, stara Europa, nie Ameryka, stara Polska, stara Warszawa, no i stara pasta. Także taka, proszę Państwa, prawosławna osoba by tutaj no nie mogła wytrzymać długo, prawda? W tych plotach, w tym obgadywaniu się za plecami Jezusa. To potem oni się dziwią, że prorok Izajasz, Żyd, w imieniu narodu żydowskiego w 53 rozdziale Księgi Izajasza pisze, mówi: myśmy go zabili, myśmy go zabili. No, no to czyli, że gdyby to było 2000 lat po, no to kto by go zabił? Wiadomo,